Cześć, jestem Robert, przez niektórych nazywany Rob3RT i dzisiaj rozpakuję dla Was Naked Tsukakuto Densetsu na konsolę Nintendo Famicom. Jak zwykle gra opakowana jest w bardzo gustowny kartonik, na którym nadrukowany jest Kunio wraz z innymi bohaterami gry oraz logo. Na bokach jak zwykle mamy napis z gry, kod kreskowy, informacja o konsoli docelowej. Z tyłu natomiast troszeczkę grubszy opis całej rozgrywki, tego czego możemy się spodziewać po tej produkcji. Kilka screenów i to w zasadzie tyle w środku. Jak za każdym razem zaczynamy od plastikowej wkładki na cartridge i instrukcję. Sam cartridge prezentuje się bardzo technosowo. Mamy grafikę tą samą, która widnieje na kartonowym opakowaniu, z tym, że tutaj logo zasłaniało głowę jednego z tygrysów, czyli ostatnich bossów w tej grze. Reszta, jak zwykle z tyłu jakieś napisy, sama instrukcja, nic się nie zmieniło, chociaż gra jest dosyć nowa jak na Famicom. Mamy cały czas może nawet trzykolorowy nadruk, raczej dwu. W środku na początek oczywiście spis treści, informacje o całej grze, jakieś tam menu główne, wybór trybu gry, czyli story albo wolna walka. Dalej opis tego, jak możemy tworzyć naszą postać, czyli wybieranie imienia, daty urodzenia, grupy krwi. Kolejne opisy to opisy tego, w jaki sposób możemy walczyć, tego, czego możemy dowiedzieć się o naszej postaci. Tutaj charakterystyka czterech rodzajów sztuk walk, którymi możemy posługiwać się podczas gry. Wszystko zależy od tego, jak sobie ustalimy datę właśnie naszych urodzin i grupę krwi. Kolejne opisy tego, co widzimy na ekranie, widzimy paski zdrowia i tym podobne. Opis kilku ważniejszych postaci z gry. Opis przedmiotów, które możemy znaleźć po pokonaniu jednego z przeciwników. Kolejne opisy, tym razem klawiszologia. Dodatkowe informacje o tym, co możemy robić w grze. Jeszcze więcej opisów, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Jak zwykle jedna strona na własne notatki. I dalej już tylko, jak zwykle, karta rejestracyjna i informacja o zagrożeniu prądem. Całość dosyć skromna, bez żadnych większych dodatków, ale i tak prezentuje się bardzo dobrze. No i to by było na tyle. Dzięki, cześć.